15 sierpnia 1920 roku polska armia zatrzymała bolszewików. Bolszewików, którzy pędzili na zachód Europy. Bolszewików, którzy chcieli wprowadzić komunizm w Europie i na świecie. A więc była to jedna z najważniejszych bitew nie tylko w Europie, a więc świata. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzień 15 sierpnia przed wojną od roku 1923, ale również po 1989 roku był dniem Wojska Polskiego, dniem, w którym tą bitwę warszawską, ten cud nad Wisłą upamiętniamy. Dlatego nie rozumiem, dlaczego 15 sierpnia defiladę i wszystkie te uroczystości zorganizowano w Katowicach, kiedy jeszcze niedawno prezes PiS, kiedy funkcjonariusze polityczni Dobrej Zmiany mówili o tym, że Śląsk to ukryta opcja niemiecka, kiedy mówili o tym, że Śląsk to miejsce patologii. Dzisiaj widzimy, że Śląsk jest bardzo ważnym elementem na mapie politycznej Dobrej Zmiany, ponieważ z tego okręgu startuje pan Mateusz Morawiecki. A więc wszystkie siły i środki są w tej chwili przeznaczone na to, by tam wygrać wybory. Bo kto wygra Śląsk, ten wygra Polskę. Uważa, jest taka zasada. Tomasz Kostuś z Platformy Obywatelskiej, to Zjednoczona Prawica musi się do tego odnieść, Janusz Kowalski. No, trzeba mieć bardzo dużo złej woli, aby wszędzie widzieć politykę. Ja się absolutnie nie mogę z tym zgodzić, żeby mieszać żołnierzy, mieszać tak ważne święto 15 sierpnia z polityką. Dla mnie, szczególnie tutaj w Opolu, istotne jest to, aby pamiętać i w Katowicach również o powstaniach śląskich. Tak jak ja powiedziałem, trzecia RP zapomniała o powstaniach śląskich i ten ważny gest polskiego rządu i sił zbrojnych należy absolutnie docenić. Ja rozumiem, że jest w tej chwili kampania wyborcza i można rzucać tego rodzaju inwektywy, ale najważniejsze jest to, aby wspólnotowo chronić pewnego rodzaju dobra, a dobrem tutaj są oczywiście polscy żołnierze i jestem zwolennikiem tego, aby tego typu defilady odbywały się w różnych miejscach, nie tylko w Warszawie, ponieważ tego oczekują Polacy. Takie były również reakcje mieszkańców Śląska. Akurat ze Śląskiem miałem problem, bo Śląsk głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość uratowało polskie górnictwo po katastrofalnych rządach Platformy Obywatelskiej. Importując węgiel z Federacji Rosyjskiej, to i prawda. Polskie górnictwo jest w bardzo dobrym dzisiaj stanie. Mogę jasno to powiedzieć, bo byłem jednym z tych, którzy to czynili, między innymi tworzą Polską Grupę Górniczą, która jest w znakomitym stanie i gdyby nie rządy Prawa i Sprawiedliwości, to dzisiaj nie mielibyśmy górnictwa. Zresztą to Platforma Obywatelska chce zamykać kopalnie, chce ograniczać przemysł oparty o węgiel i co szczególnie w Opole jest bardzo istotne z perspektywy elektrowni Opole. Na szczęście tak się nie dzieje. Stąd oczywiście te wszystkie frustracje polityczne polityków Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej. Nie dajmy się podzielić, nie dajmy się zwariować i protestujmy w wykorzystywaniu żołnierzy w polityce. Mówił Janusz Kowalski z